Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat to jest temat zamawiany i mam nadzieję, że uda mi się na niego odpowiedzieć w miarę jasno. Nie jest to temat łatwy, jest to temat dosyć skomplikowany. Nazywa się to ten temat odpocznienie w Jezusie. Z jednej strony wydaje się to temat banalny. Oczywista sprawa jest, że Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i każdy, kto do Pana Jezusa przyjdzie po zbawienie, ma już odpocznienie w Panu Jezusie. Jest to sytuacja podobna do tego, gdy uczniowie płynęli łódką i gdy Pan Jezus znalazł się w tej łódce, od razu łódka przybiła do drugiego brzegu. Bez Pana Jezusa musieliby prawdopodobnie jeszcze dosyć długo się namęczyć. To jest taki obraz, kiedy mamy Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, od razu cała nasza praca się kończy. Jest już tylko dzieło Boże. Nie ma żadnego miejsca na pracę człowieka, bo na zbawienie nie da rady człowiekowi sobie zapracować. Na zbawienie nie da rady sobie zapracować, żeby je utrzymać. I nie da rady na tyle nabroić, żeby stracić zbawienie. Dlatego, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Człowiek nie jest w stanie nic zrobić, żeby na zbawienie zarobić. Człowiek nie jest w stanie nic zrobić, żeby zbawienie utrzymać. Gdyby można było utrzymać zbawienie, to oznaczałoby, że można by było też to zbawienie utracić. I nie ma takiej opcji. Wszystko jest to dzieło Boże. Żadna chwała nie należy się człowiekowi. Cała chwała należy się Bogu. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. I tutaj kluczowym miejscem, jeśli chodzi o odpocznienie w Panu Jezusie, jest Mateusza Ewangelia, rozdział 11. Znajdujemy te słowa. Ewangelia Mateusza, rozdział 11. Ja oczywiście korzystam z tego Nowego Testamentu. Chętnie się z Państwem nim podzielę, jeżeli jest takie życzenie. Mam kilka egzemplarzy. Proszę pisać SMS-a na numer 739089088 albo tradycyjnie pocztą tradycyjną, czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów i chętnie, jeśli będę miał możliwość, to udostępnię ze swoich zapasów. Znalazłem Mateusza, 11 rozdział, 28, 29 i 30 werset. Pan Jezus tutaj tak mówi: wszystko dane mi jest od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn objawić zechce. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się i uczcie się ode mnie, bom ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz swoich, albowiem jarzmo moje łagodne jest i brzemię moje lekkie jest. Wyraźne zaproszenie Pana Jezusa i to jest w pewnym sensie kontrast do tego, co reprezentowali faryzeusze, fałszywi nauczyciele zakonu, którzy obciążali ludzi brzemionami niemożliwymi do dotknięcia, opartymi na zakonie Mojżeszowym, powykręcane to było na zasadzie utrudnienia ludziom życia. Pan Jezus taki nie jest. Pan Jezus wszystko wywalczył dla nas na krzyżu Golgoty. Pan Jezus całkowicie zapłacił nasz grzech. Pan Jezus całkowicie zlikwidował problem, który był między nami a Bogiem. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj kilka takich słów kluczowych, które powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby dobrze zrozumieć Słowo Boże tutaj zawarte. Po pierwsze, jarzmo.
Ja sobie zrobiłem taką ściągę opartą na słowniku, który zawiera w sobie słowa użyte w Nowym Testamencie. Jarzmo to jest słowo, które ma przyporządkowany numer Stronga 2218. Nie wiem, czy to dobrze przeczytam. Po grecku jest to mniej więcej dzygos. I użyte to słowo jarzmo jest w kilku miejscach. Ja tutaj wypisałem sobie 5. Mateusza 11:29. Weźmijcie jarzmo moje na się. To jest ten fragment, który tutaj analizowaliśmy. Mateusza 11:30. Jarzmo moje wdzięczne jest. To jest też ten fragment, który tutaj analizowaliśmy. Poza tym fragmentem jest jeszcze to słowo w Dziejach Apostolskich 15:10. Kładąc jarzmo na szyję uczniów. I tutaj to jarzmo jest jednoznacznie zidentyfikowane z zakonem. I tutaj Dzieje Apostolskie 15, rozdział 10, wiersz brzmi tak. Przetoż teraz, czemu kusicie Boga, wkładając na szyję uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy znosić. Zachęcam, żebyście przeczytali sobie zarówno Mateusza 11, rozdział całość, jak i właśnie te Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, całość. Jest to bardzo ciekawy fragment, bardzo ciekawy rozdział. Tutaj Piotr mówi, apostoł, dlaczego kusicie Boga, wkładając na szyję uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy znosić. I chodzi to o zakon Mojżesza. Ten zakon Mojżesza, który był nadany legalnie przez Boga Izraelowi, czyli 12 pokoleniom Izraela, 12 plemionom Izraela. I ten zakon to było nadane na terytorium tylko i wyłącznie Kanaanu. Kanaanu, czyli teraz to jest dzielnica, którą nazywamy Izrael. Jest takie państwo. Jest to też kiedyś nazywane Palestyną. Od Filistyńczyków, którzy regularnie dominowali nad tym terytorium. I Rzymianie też nazwali to z myślą o Filistyńczykach, żeby wymazać pamięć o Izraelu. I tutaj widzimy, że Piotr, będąc w ziemi judzkiej, bo pierwszy werset o tym mówi, 15 rozdziału, i niektórzy przyszedłszy z ziemi judzkiej nauczali braci, jeśli się nie obrzeżecie według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Co za herezja? Czyli co? Zbawienie z łaski i do tego dołożyć trzeba jakieś tam lokalne prawo Polakowi na przykład, tak? Jest to całkowicie postawione na głowie. I później z tego powodu powstała awantura, i następnie właśnie poszli apostołowie i starsi do Jerozolimy porozmawiać na ten temat i ustalili, że w żadnym wypadku zakon nie obowiązuje pogan, w żadnym wypadku zakon mojżeszowy nie obowiązuje pogan, nie ma takiej opcji. Zakon był nadany tylko tym, którzy stoją na górze Horeb, wam, którzyście tu dziś przy życiu, tak powiedział Mojżesz, i waszym dzieciom. Moi przodkowie nie stali na górze Horeb. I generalnie zakon był nadany tylko i wyłącznie 12 pokoleniom Izraela mieszkającym na terenie Judei. Tak? Czyli jeżeli ktoś mieszkał na terenie Judei i był potomkiem Jakuba, miał obowiązek przestrzegać tegoż zakonu. Został on dodany 430 lat później od obietnicy Abrahama jako dodatek, jako chwilowy pedagog dla wąskiej grupy mieszkańców ziemi. Nie był nadany jako generalne przepisy. Jest to ważna rzecz, bo zakon ma w sobie przekleństwo, że jeżeli go ktoś zmodyfikuje trochę, to jest to przedmiot gniewu Bożego.
Nie możesz sobie wziąć kawałka zakonu. Zakon między innymi mówił, że każdy mężczyzna stawi się trzykroć w świątyni jerozolimskiej, niosąc przez całą drogę pierwociny. Jeśli jesteś mężczyzną, to masz obowiązek 3 razy do roku zanieść pierwociny twoich plonów w rękach i pójść do Jerozolimy, do świątyni, jeżeli jesteś mężczyzną mieszkającym na terenie ziemi Kanaan, jeśli jesteś potomkiem 12 pokoleń Jakuba. Ale jeżeli ty myślisz, że jako Polak masz ten obowiązek przestrzegać zakon, 10 przykazań na przykład, to jesteś także zobowiązany przestrzegać wszystkie 603 pozostałe, razem 613. Musisz żonie spakować torbę, jak ma to, co zwykle bywa u kobiet, raz w miesiącu na 7 dni, poza wszelkie terytoria zamieszkane przez ludzi ma ona sobie pójść, jeżeli jest również jednomyślna z twoimi zasadami. Jeżeli masz jakąś nieczystość chorobową, na przykład zapalenie nerek, to wszystkie sprzęty, na których usiądziesz, czy to krzesło, czy coś, no musisz to spalić, bądź konsekwentny. Jeżeli na przykład chcesz przestrzegać zakonu, no to obowiązuje cię 6-dniowy tydzień pracy. 6 dni robić będziesz, 12 godzin na dobę przez te 6 dni. Nie krócej niż 12 godzin. Zapomnij o socjalistycznych wynalazkach typu 8-godzinny dzień pracy, bo to jest niezgodne z zakonem. To jest bluźnienie Bogu, jeżeli twierdzisz, że chcesz przestrzegać zakonu, a ty, leniuchu, pracujesz mniej niż 12 godzin na dobę. I dzień jest od pracy. Dzień zaczyna się według zakonu o 6 rano, kończy się o 18. Czyli nie możesz sobie pracować w innych godzinach, bo wtedy bluźnisz Bogu, który nadał zakon. Zakon jest tylko dla 12 pokoleń Izraela, mieszkających na terenie ziemi Kanaan. I 6 dni robić będziesz, a sobota wtedy jest wolna. Natomiast jeżeli jesteś poganinem, nie jesteś spokrewniony z Żydami, nie mieszkasz na terenie ziemi Kanaan, to nie masz prawa nawet próbować tego zakonu dotykać, bo jest to po prostu przedrzeźnianie Boga. I tutaj jest to wyraźnie powiedziane, 15 rozdział Dziejów Apostolskich, 10 werset. Przetoż teraz, czemu kusicie Boga, wkładając na szyję uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy znosić. Jarzmo jest tu pokazane właśnie jako ten nieznośny przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam i tak dalej. Jest to bardzo mocno podkreślone, żeby nie brać tego jako ciężar dla ludzi żyjących pod łaską. Galacjan 5:1. Tutaj Paweł mówi, znowu pod jarzmo niewoli. Co jest w tym Galacjan 5:1? Galacjan 5:1. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeśli się obrzezujecie, Chrystus wam nic nie pomoże, a oświadczam każdemu człowiekowi, który się obrzezuje, że powinien cały zakon wypełnić. Pozbawiliście się Chrystusa, którzykolwiek przez zakon się usprawiedliwiacie, wypadliście z łaski. Dokładnie. Więc tutaj widzimy, że znowu jarzmo jest użyte jako synonim prawa mojżeszowego. I tutaj byli ludzie, którzy chcieli się obrzezać, choć twierdzili, że są narodzonymi na nowo chrześcijanami, zbawionymi z łaski. Judaizmu nie da się wymieszać z chrześcijaństwem. Nie da się pięknych szat wprowadzić do chrześcijaństwa, bo to jest typowe dla judaizmu. Nie da się wyuczonych modlitw wprowadzić do chrześcijaństwa. Jeśli się modlisz modlitwą Ojcze Nasz na przykład, to wtedy dokładnie te same słowa cię obejmują. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił. Nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeśli się obrzezujecie, Chrystus wam nie pomoże. A
Parafrazując, oto ja, Grzesiek, mówię wam, jeśli odmawiacie ojczyznę Ojcze nasz, Chrystus wam nic nie pomoże. Modlitwa Ojcze nasz została nadana izraelskim słuchaczom przez Pana Jezusa do tego, żeby była zmawiana po cichu. Szok? Sprawdź. I jeżeli zmawiasz ją głośno, już ją mówisz nie według zasad, które Pan Jezus ustalił, a po drugie jest to judaizacja, odmawianie wyuczonych modlitw. Więc jest to generalnie jarzmo, którego Bóg na ciebie nie nakłada. I nakłada na ciebie Bóg tylko jarzmo Chrystusowe, które jest miłe, lekkie. Nawet ktoś powiedział, że gdyby Pan Jezus Chrystus jako cieśla miał szyld na swoim zakładzie ciesielskim, na tym zakładzie ciesielskim byłoby napisane jarzma na miarę. Taki trochę chrześcijański żart, ale oddający sedno. Pan Jezus Chrystus ma lekkie i miłe jarzmo. On wie, kim jesteśmy i czego może chcieć z nami tutaj uzyskać. I to tylko wobec Pana Jezusa jesteś obowiązany. On ci daje odpocznienie. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Objawienie 6:5 miał szalę w ręce, dlatego że słowo jarzmo 2218 zygos oznacza nie tylko właśnie jarzmo, ale też taką część w kształcie takiego jarzma, która jest związana z wagą. I to jest objawienie 6:5 użyte. Drugie słowo kluczowe, które tutaj mamy, to jest brzemię. Brzemię to jest słowo w systemie numerów Stronga, to jest 5413, greckie słowo, które mniej więcej można oddać jako fortion. I tutaj mamy je oczywiście w Mateusza 11:30. Brzemię moje lekkie jest. I to słowo brzemię jest jeszcze użyte w Mateusza 23:4. I znowu jest użyte odnośnie fałszerzy religijnych. Wiążą brzemiona ciężkie. To jest o faryzeuszach uczonych w piśmie, generalnie zwodzicielach, że oni ciężkie brzemiona wiązali w odróżnieniu od Pana Jezusa, który ma brzemię lekkie. I dlatego w Panu Jezusie jest odpocznienie. I to możemy z całą pewnością mieć na uwadze, że brzemię Pana Jezusa jest lekkie. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Resztą zajmie się Pan Jezus. Resztę Pan Jezus sam załatwi według swoich metod. I tutaj mamy 23:4. Przetoż wszystkiego, czego by rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie, albowiem oni mówią, ale nie czynią, bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą ich ruszyć, a wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi, a rozszerzają swoje znaki przykazań i przedłużają podołki płaszczów swoich. Czyli to, co mówiłem przed chwilą. Na pokaz się modlą Ojcze nasz albo inne, modlą się na językach, żeby ludzie ich widzieli, choć pierwszy list do Koryntian mówi, że jeśli nawet ktoś twierdzi, że ma możliwość mówienia, modlenia się w obcym języku, ma sobie mówić o Bogu, a nie na pokaz, tak? Na pokaz tylko z tłumaczeniem. Dzisiaj wiemy, że nie ma już daru języków, ale jeśli by się nawet pojawił jakiś oryginał, który by twierdził, Słowo Boże mówi językami, mówić nie zabraniajcie. One mają być jedynie wykładane. Ale to jest właśnie ten duch judaizacji, żeby na pokaz się modlić, na pokaz pokazać, ja jestem tutaj ważniakiem. Ale Pan Jezus tak nie robi. Pan Jezus ma lekkie jarzmo, brzemię lekkie. Daje odpocznienie w Panu Jezusie. Tylko w Panu Jezusie jest zbawienie. Nie w różnych formach rytualnych. I tutaj kolejne wystąpienie słowa brzemię jest Łukasza 11:46. Obciążacie ludzi brzemionami nieznośnymi, mówi Pan Jezus do faryzeuszy. Galacjan 6:5. Każdy swoje brzemię poniesie. Czyli generalnie brzemię to jest takie obciążenie, ciężar, które Pan Jezus jednoznacznie
odnosi do takiej fałszywej religii, jeśli chodzi o obce brzemiona, a jego brzemię jest z kolei leciutkie, lekkie, miłe, przyjemne. Łatwo się je niesie i przyjemnie, bo chrześcijaństwo jest lekkie, łatwe i przyjemne, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, że a przykazania Jego są lekkie, tak świadczy apostoł Jan. I teraz, jeżeli mamy kolejne słowo, odpocznienie. To jest słowo w systemie Stronga 373, anapao. To jest powiązane właśnie z takim odpocznieniem, pauzą, przerwą. Mateusza 11:28 to jest jedno miejsce, gdzie to słowo występuje. Ja wam sprawię odpocznienie. Kolejne miejsce to jest Mateusza 26:45, gdzie Pan Jezus mówi do swoich uczniów: śpijcie i odpoczywajcie. Oni byli zmęczeni. Pan Jezus powiedział: śpijcie i odpoczywajcie. Co prawda był to czas, kiedy my byśmy oczekiwali, że uczniowie będą razem z Panem Jezusem walczyć w modlitwie, ale oni byli zwyczajnie fizycznie znękani i zmęczeni. I Pan Jezus powiedział: śpijcie i odpoczywajcie. Ty też dzisiaj, jeżeli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa i On jest twoim Zbawicielem, jeżeli On cię uratował, zbawił cię, zgładził wszystkie twoje grzechy i ty to wiesz, że masz grzechy odpuszczone, nie masz już żadnej świadomości grzechów jako bariery między tobą a Bogiem, to możesz odpoczywać w Chrystusie, możesz mieć pełną wolność, żeby nawet jeśli największe, najcięższe boje się toczą, to ty możesz powiedzieć: Panie Jezu, ty mi wystarczysz. Możesz po prostu wiedzieć, że masz pełne odpocznienie w Chrystusie. Mateusza 6:31 podobnie. Odpocznijcie trochę, czyli to słowo jest użyte do uczniów, żeby odpoczęli. Odpoczęli, nie trudzili się, żeby dali sobie spokój z ciężarami. Następne miejsce, Marka 14:41. Śpijcie i odpoczywajcie, też Pan Jezus mówi do uczniów. Jest to użyte znowu w zwyczajnym znaczeniu odpoczynku. 1 Koryntian 16:18 jest trochę inne znaczenie tego słowa. Ochłodzili ducha mego. O co tam chodzi? 1 Koryntian 16:18. 1 Koryntian 16:18. Jest tutaj: a cieszę się z przyjścia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni nieobecność waszą zastąpili, uspokoili albo ochłodzili bowiem ducha mego i waszego. Szanujcie tedy takich. Jest to użyte w znaczeniu takim, że ktoś był zdenerwowany jakąś sytuacją, a ci ludzie zadziałali tak, że ten duch się uspokoił, już nie był taki znerwicowany. Czyli odpoczynek, ochłodzenie. Tak samo 2 Koryntian 7:13 w podobnym znaczeniu używa tego słowa. Ochłodzony jest duch. I to jest drugi list do Koryntian, 7 rozdział, 13 wiersz. Dlategośmy się pocieszyli pociechą waszą, aleśmy się daleko więcej rozradowali radością Tytusa, że duch jego przez was wszystkich uspokojony został albo ochłodzony został. To słowo odpocznienie tutaj jest. Czyli pewne informacje zostały dostarczone, które spowodowały, że człowiek zwyczajnie przestał się martwić, denerwować i niepokoić. Jest tam jeszcze czwarte słowo, podobne do tego, które przed chwilą braliśmy pod uwagę. Odpocznienie, numer 372 w systemie Stronga, anapausis. I to jest Mateusza 11:29. Znajdziecie odpocznienie duszą. Tak. Mateusza 12:43 jest z kolei powiedziane o demonie, który wypędzony z człowieka po miejscach suchy, szukając odpocznienia. Może przeczytam to miejsce, bo ono jest bardzo takie wymowne. Mateusza 12:43.
A gdy nieczysty duch z człowieka wyjdzie, chodzi po miejscach suchych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. Widać wyraźnie, że taki demon szuka odpoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy znajduje go próżnym i umiecionym i przyozdobionym. Jest to przykład człowieka, który miał takiego ducha, usłyszał Ewangelię, pod wpływem Ewangelii zostało wnętrze oczyszczone i to jest obraz na Izraela. Izrael na swojej ziemi gościł Pana Jezusa Chrystusa, który głosił Słowo Boże i Izraelici mieli wtedy taki właśnie moment, kiedy te duchy były wypędzane, ale nie nawrócili się generalnie jako grupa. I te duchy potem wróciły z pełną mocą, wzięły siedem duchów gorszych niż one same i zamieszkały w tym Izraelu. Widzimy, jak bardzo ten naród później sprzeciwiał się prawdzie Bożej, prześladując między innymi chrześcijan. I to jest właśnie to, że ten duch szukał spoczynku i nie znalazł. Odpocznienie jest tu użyte w tym znaczeniu. Łukasza 11:24. Tutaj widzimy, szukając odpocznienia, a nie znalazłszy. To jest dokładnie ta sama myśl. 11:24. Też chodzi o tą samą rzecz. Czyli gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpoczynku, a nie znajdując, mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. Kolejne miejsce to jest Objawienie 4:8. Odpoczynku nie mają we dnie i w nocy. I to jest miejsce, które mówi tutaj o osobach, które nie mają tego odpocznienia, nie mają tego ratunku, nie mają tego wytchnienia. I zobaczmy tutaj 4:8, Objawienie Jezusa Chrystusa, rozdział 4, 8 wiersz. I każde z czworga zwierząt miało po sześć skrzydeł. Wokoło i wewnątrz były pełne oczu. Ani we dnie, ani w nocy nie mają odpoczynku, mówiąc: święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, który był i jest i przyjść ma. Widzimy tutaj istoty duchowe, które tak jak generalnie są to istoty oddane Bogu i one cały czas bez wytchnienia, nie mają tego wytchnienia, które my mamy w Jezusie. Widzieliśmy przedtem demony, które nie mają wytchnienia, gdy opuściły Izraela czy tamtego człowieka. Tutaj widzimy z kolei istoty duchowe, które służą Bogu. One też nie mają tego wytchnienia. Bez wytchnienia cały czas mówią: święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący. Więc widzimy, że to wytchnienie nie jest rzeczą powszechną. Następna rzecz to jest Objawienie Jana 14:11 i tutaj raczej będzie już brak wytchnienia, nie mają odpoczynku we dnie i w nocy w odniesieniu do kolejnej grupy. 14 rozdział, 11 wiersz. Jest to grupa, która znajduje się w piekle, w jeziorze ognistym. I dym ich męki występuje na wieki wieków i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy oddają pokłon dzikiemu zwierzęciu i obrazowi jego, jeśli kto bierze znamię imienia jego. Czyli de facto jest to czwarta sytuacja, gdy człowiek nie ma wytchnienia. Pierwsza sytuacja, gdy znajduje się pod zakonem. Druga sytuacja, gdy znajduje się w piekle. Trzecia sytuacja dotyczy istot duchowych, demonów, które nie mają wytchnienia, gdy wyjdą ze swojego mieszkania w człowieku opętanym. Czwarta sytuacja, istoty duchowe, które czczą Boga, też nie mają wytchnienia, nie mają tego odpocznienia. Więc widzimy, że Pan Jezus daje nam odpocznienie.
Pan Jezus daje nam wytchnienie. Nie musimy już troszczyć się o zbawienie, gdy mamy to zbawienie. Mamy już odpocznienie w Jezusie, gdy uwierzymy Panu Jezusowi Chrystusowi. Jest to kluczowa sprawa. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i będziesz już wolny od prac swoich. Wolni od prac i znoju w cudownym dla nas dniu. I to możesz wtedy szczerze śpiewać jako Twoją nową pieśń. I dalej, Dzieje Apostolskie już przeczytaliśmy, Galacjan pierwszy rozdział przeczytaliśmy, Dzieje Apostolskie 15 rozdział przeczytaliśmy. Jeszcze chciałbym sięgnąć do Starego Testamentu, skorzystam z uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Tutaj jest kilka miejsc z Księgi Jeremiasza i myślę, że to warto wziąć pod uwagę, żeby zobaczyć, że jarzmo jest jeszcze jednego znaczenia, czyli jarzmo najpierw jako zakon, ale jeżeli ten, kto ma obowiązek tego zakonu przestrzegać, tutaj chodzi oczywiście o naród izraelski mieszkający w ziemi Kanaan, to jeżeli ktoś odrzuci to jarzmo, to Bóg nakłada jarzmo w postaci niewoli żelaznego okupanta, jak w przypadku Izraela za czasów Pana Jezusa okupantem był Rzym, a za Jeremiasza jest mowa o okupancie, którym był Babilon. I pierwsze miejsce to jest 30 rozdział od 7 do 10 wiersza. Biada, bo wielki jest ten dzień, że nie będzie mu równego. To jest czas utrapienia Jakuba, ale będzie z niego wybawiony. W tym dniu bowiem, mówi Pan zastępów, złamię jego jarzmo znad twojej szyi i rozerwę twoje więzy, i cudzoziemcy już nie będą go ujarzmiać, ale będą służyć Panu, swemu Bogu i Dawidowi, swemu królowi, którego im wzbudzę. Dlatego nie bój się, mój sługo Jakubie, mówi Pan, nie lękaj się Izraelu, oto bowiem wybawię cię z daleka, twoje potomstwo z ziemi jego niewoli. Powróci Jakub, aby zaznać odpoczynku i spokoju i nikt nie będzie go straszył. Tutaj widzimy pojednany Izrael z Panem Jezusem. To dotyczy przyszłości, kiedy Kościół, chrześcijanie już będą zabrani z ziemi, później nastąpi siedmioletni ucisk, a po siedmioletnim ucisku nastąpi odnowienie Izraela w tysiącletnim królestwie. I taka jest przyszłość. Natomiast mamy kolejne miejsce, Jeremiasza 28, od 8 do 17 wiersza. I tutaj prorocy, którzy byli przede mną, to jest pouczenie od Jeremiasza. I przed tobą od dawna prorokowali przeciwko wielu ziemiom i przeciwko wielkim królestwom o wojnie, o nieszczęściu i zarazie. Ten prorok, który prorokuje o pokoju, bo akurat tutaj zły, fałszywy prorok prorokował o pokoju, to Jeremiasz go karci. Ten prorok, który prorokuje o pokoju, dopiero będzie uznany za proroka, którego Pan posłał, gdy spełni się jego słowo. Właśnie, jeśli spotkasz takiego fałszywego proroka, który zwiastuje ci o sukcesie, o wspaniałych rzeczach, o przebudzeniu w Polsce, to dopiero go uznaj za wspaniałego proroka Bożego, jeśli się jego słowo spełni. Dopóki się nie spełni, to traktuj to jako takie zapowiedzi, które możemy zignorować, bo jeżeli nie jest on uznany, a tu jest wyraźnie powiedziane, że on nie jest uznany, to uznany będzie dopiero, gdy się spełni to, co zapowiedział. Wtedy prorok Hananiasz, czyli taki przedstawiciel Ewangelii sukcesu, a w zasadzie Ewangelii porażki, bo on przez te kłamstwa wprowadzał ludzi fałszywą tutaj nadzieję, która była oparta jakby taka trzcina, która się wbijała potem w rękę tego, kto się na niej opierał. I tutaj wtedy prorok Hananiasz zdjął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i złamał je. I Hananiasz powiedział wobec całego ludu, i tutaj jest fałszerstwo ze słów Hananiasza, tak mówi Pan, tak złamię jarzmo Nabuchodonozora, króla Babilonu, znad szyi wszystkich narodów w ciągu 2 lat
i prorok Jeremiasz poszedł swoją drogą. Po jakimś czasie od złamania jarzma na szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza doszło Jeremiasza słowo Pana mówiące: idź i powiedz Hananiaszowi, tak mówi Pan, złamałeś jarzma drewniane, ale sporządzisz zamiast nich jarzma żelazne. Tak bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, włożę jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu, i będą mu służyły, poddałem mu nawet zwierzęta polne. Potem prorok Jeremiasz powiedział do proroka Hananiasza: posłuchaj teraz, Hananiaszu, Pan cię nie posłał, a sprawiasz, że ludzie ufają kłamstwu. Dlatego tak mówi Pan, oto usunę cię z powierzchni ziemi, umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciwko Panu. I umarł prorok Hananiasz w tym roku w miesiącu siódmym. I widzimy, że Jeremiasz zapowiadał, że Nebukadnezar całkowicie opanuje ziemię i tak się stało. Te wszystkie królestwa zostały poddane Nebukadnezarowi. Z jakiego powodu? Za chwilę się tego dowiemy. Jeremiasza 27, wiersz 2. Tak mówi do mnie Pan, sporządź sobie więzy i jarzma i nałóż je na swoją szyję. Czyli widzimy, że Jeremiasz dostał to polecenie, żeby te więzy i jarzma na siebie nałożyć. 8 wiersz. A ten naród i to królestwo, które nie będzie służyło Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu, i które nie podda swego karku pod jarzmo króla Babilonu, taki naród nawiedzę mieczem, głodem i zarazą, mówi Pan, aż wytracę je jego ręką. Czyli widzimy wyraźnie, że to Bóg wydał Nebukadnezarowi te wszystkie ziemie i wymagał poddania Nebukadnezarowi, Nabuchodonozorowi, inna wersja tego imienia. Kolejne miejsce to jest Jeremiasza 5:5. Pójdę do wielkich i będę mówił do nich, bo oni znają drogę Pana i sąd swego Boga, lecz oni również złamali jarzmo, zerwali więzy. Tutaj Jeremiasz wyrażał nadzieję, że ci właśnie możni będą posłuszni Słowu Bożemu i jarzmo Starego Testamentu, jarzmo zakonu będą chcieli trzymać. Ale oni zrzucili te zobowiązania, które zakon na nich nakładał bezwzględnie. Wtedy stała jeszcze Jerozolima. To wszystko odbywało się w ziemi Kanaan, w Judei i Izraelu. Generalnie tam właśnie działa zakon mojżeszowy. I tam oni w czasie, gdy stała świątynia, odrzucili to jarzmo, które mieli obowiązek przestrzegać. I z tego powodu Bóg wydał Nebukadnezarowi tę ziemię. I jeszcze jedno miejsce, gdzie słowo jarzmo się pojawia. Jeremiasza 2:20. Dawno bowiem złamałem twoje jarzmo i rozerwałem twoje więzy, i mówiłaś, nie będę służyła bożkom, a przecież tułałaś się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem, jak nierządnica. Tutaj proroczo Jeremiasz mówi o Izraelu, który odrzucił właśnie Słowo Boże, które przez mojżeszowe prawo, przez zakon mojżeszowy było przedstawione tutaj jako obowiązujące i było to obrazowane przez to jarzmo. Ale jedno jest ważne, że mamy jako ludzie, jeśli nie jesteśmy zbawieni, tylko dwa rodzaje jarzm. Albo jarzmo grzechu, albo jarzmo właśnie, które daje Bóg. W Starym Testamencie to było jarzmo Starego Testamentu zakonu mojżeszowego, albo wcześniej przymierze z Abrahamem, albo wcześniej przymierze z Noem. Generalnie były różnego rodzaju przymierza, a tutaj widzimy jednoznacznie w naszym fragmencie z Mateusza, że Pan Jezus ma dla nas lekkie i miłe jarzmo. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i utrudzeni, a ja wam dam ukojenie. To jest obietnica Pana Jezusa Chrystusa dla tych, którym jarzmo grzechu już ciąży. Nie musisz być w niewoli grzechu. Pan Jezus chętnie da ci jarzmo wolności i brzemię lekkości swojej łaski. Możesz być zbawiony przez uwierzenie Panu Jezusowi jeszcze dzisiaj. Pan Jezus Chrystus umarł za twoje wszystkie grzechy i ta ofiara jest doskonała, wystarcza na zawsze.
Nie poddawaj się pod jarzmo ludzkiej niewoli, nie poddawaj się pod jarzmo fałszywych nauczycieli. Trzymaj się Pana Jezusa Chrystusa. On jedynie jest wyswobodzicielem. On jedynie jest jedynym prawdziwym Bogiem, który przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, będąc postawy znaleziony jako człowiek, i On umarł na krzyżu Golgoty za Twoje grzechy. W 3 godzinach ciemności na krzyżu Golgoty zostały złożone na Niego wszystkie grzechy. Twoje grzechy również, moje grzechy tam zostały na Niego włożone i On zgładził te grzechy. I teraz Jego sprawiedliwość, Jego świętość po tym fakcie zapłacenia w pełni może być Jego świętość i sprawiedliwość przypisana Tobie. Mi została przypisana. Jestem święty i sprawiedliwy w oczach Boga, bo przypisano mi świętość i sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, a Jemu przypisano moją grzeszność. On stał się grzechem za mnie. On, który nie znał grzechu, stał się za nas grzechem. I jeżeli przyjmiesz Pana Jezusa, jeśli poprosisz Go o przebaczenie, jeśli zdasz sobie sprawę, że Bóg jest święty, a Ty święty nie jesteś, jeśli nie będziesz święty, to trafisz do jeziora ognia i siarki. Ale Pan Jezus Chrystus umarł za Ciebie. Pan Jezus Chrystus chce Cię zbawić i uratować. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów, telefon 791 214 963. Można wysłać SMS-a lub zadzwonić, chętnie odpowiem na pytania, jeśli będę umiał. Z Bogiem.